Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam pomysły na winobluszcz w ogrodzie. Winobluszcz rośnie w ekspresowym tempie, w kilka sezonów tworząc gęste kurtyny liści. W ogrodzie można go stosować na wiele sposobów, każdorazowo tworząc przepiękne aranżacje. Winobluszcz ze względu na niezwykłą witalność i błyskawiczne tempo wzrostu może być dobrodziejstwem lub przekleństwem, zależnie ile macie wolnego miejsca w ogrodzie. Potrafi łatwo zdominować aranżację, ale czasem warto mu na to pozwolić. Jest niezastąpiony, gdy chcecie w krótkim czasie zakryć prześwitujące ogrodzenie, nieatrakcyjną fasadę albo skarpę. W uprawie spotykane są dwa gatunki winobluszczu. Winobluszcz pięciolistkowy o liściach złożonych z 5-7 mniejszych listków oraz winobluszcz trójklapowy o liściach z 3 dużymi klapami. Poza tym oba gatunki prawie się nie różnią. Liście winobluszczu są dekoracyjne cały sezon, ale największe wrażenie robią jesienią, gdy przybierają jaskrawo-czerwony kolor. Jednocześnie w miejsce drobnych, niepozornych kwiatów pojawiają się granatowe kulki owoców. Ptaki chętnie je zjadają, a potem rozsiewają nasiona pnącza na duże odległości, z naturalnym nawozem w pakiecie. Winobluszcze rozrastają się błyskawicznie, wydłużając pędy o 2 metry rocznie. Docelowo potrafią wspiąć się do wysokości 20 metrów. Podczas wspinaczki winobluszcz stosuje taktykę wszystkie chwyty dozwolone. Owija się wąsami cieplnymi, przywiera do chropowatych podpór przylgami, do tego przeplata się pędami przez oczka siatki czy przęsła płotu. Nie potrzebuje stelaża ani podwiązywania, żeby opanować pionową podporę. A gdy nie ma się po czym piąć, rozrasta się po podłożu, tworząc gęsty dywan liści. Ta wszechstronność sprawia, że winobluszcz w ogrodzie może tworzyć efektowne aranżacje, nawet w trudnych do zagospodarowania miejscach. A teraz przechodzimy już do aranżacji. Kategoria pierwsza – winobluszcz na ogrodzeniu. Od wiosny do jesieni winobluszcz jako liściasta kurtyna chroni przed spojrzeniami z zewnątrz to, co znajduje się w ogrodzie. Kurtyna liści winobluszczu na ogrodzeniu jednocześnie stanowi tło podkreślające roślinne aranżacje z krzewów i bylin. Winobluszcz lubi przerzucić się z ogrodzenia na sąsiednie drzewa i krzewy. Początkowo wygląda to ciekawie, ale z czasem rośliny mogą ucierpieć z powodu lawiny gęsto ulistnionych pędów winobluszczu. Kategoria druga – winobluszcz na murze. Jak już wspomniałam, winobluszcz wspina się po podporach, trwale przybierając do ich chropowatej powierzchni za pomocą przylg na końcu wąsów czepnych. W ten sposób bez trudu opanowuje ceglane lub kamienne mury, w tym dekoracyjne ścianki wewnątrz ogrodu. Kategoria trzecia – winobluszcz na fasadzie. W ten sam sposób jak po murach, winobluszcz wspina się po fasadach budynków. Początkowo tworzy dość ażurową strukturę. Z czasem kurtyna liści się zagęszcza, aż przysłoni szczelnie całą ścianę. Kategoria czwarta – winobluszcz na altanie. Przylgi winobluszczu eliminują konieczność podwiązywania pędów do podpór, z drugiej strony stają się kłopotliwe, gdy chcecie usunąć pnącze ze ściany. Po oderwaniu wąsów czepnych po przylgach pozostają nieestetyczne czarne ślady. Jeśli nie chcecie przysłaniać liśćmi całej fasady, ani ryzykować zabrudzenia elewacji resztkami przylg odsłoniętymi przy próbach opanowania ekspansji pnącza, możecie zamiast przy domu posadzić winobluszcz przy innym budynku, np. altanie, szopie ogrodowej, kurniku albo garażu. Kategoria piąta – winobluszcz na pergoli. Winobluszcz obrastający pergolę, kratkę dla pnączy albo łuk to malowniczy widok, zwłaszcza w jesiennej odsłonie. Warunkiem trwałości takiej aranżacji są materiały wysokiej jakości. Konstrukcje podporowe powinny być wykonane z twardego, zimpregnowanego drewna, metalu zabezpieczonego przed rdzewieniem czy nawet betonu. Jako podpora dla winobluszczu nie sprawdzi się natomiast nietrwała kratka z bambusu, cienkich listewek ani plastiku. Kategoria szósta – winobluszcz na stelażu. Stelaż, na przykład w kształcie serca, wykonany z drutu, drewna lub innego materiału, obrośnięty winobluszczem, zmienia się w żywą rzeźbę. A więc podsumowując, winobluszcz w ogrodzie jest ekspansywny, więc trzeba trzymać go w ryzach. To silnie rosnące pnącze pozwala tworzyć wielkoskalowe aranżacje bez konieczności długotrwałego oczekiwania na efekty. To świetny wybór dla niecierpliwych oraz oszczędnych. Aby winobluszcz po kilku latach szczelnie pokrył ogrodzenie, wystarczy posadzić jeden egzemplarz co około 2 metry. I jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!